Dlaczego firmy upadają? Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, zespołu, sprzedaży i marketingu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o firmy, które upadają, tak, no i można powiedzieć, z technicznego punktu widzenia, są to firmy, które są zamykane, takie, które ogłaszają upadłość, czy też wcześniej właśnie restrukturyzację i upadłość. Są to zazwyczaj firmy, które straciły płynność finansową. Z jakiego powodu? A no takiego, że właśnie zmienił się rynek, weszła jakaś nowa ustawa, coś się zadziało, tak, co spowodowało, no, że czy odszedł właśnie ktoś, czy brakło jakichś kompetencji. Coś, albo od początku tak naprawdę był zły model biznesowy, no i dlatego firmy upadają. To jest można powiedzieć takiego technicznego punktu widzenia, jakbym miał powiedzieć pewną definicję. Natomiast w praktyce, moim zdaniem, w większości przypadków biznesy upadają ze względu na to, że przedsiębiorcy nie mają odpowiedniej wiedzy na temat tego, jakie są możliwości, co mogą zrobić, tak? Po pierwsze, jak się dostosować do rynku, jak zadbać o marketing. Kolejno, jak za, na przykład zmienić rynek, tak? Następne, no to. Nawet jeżeli jest problem z płynnością finansową, to żeby zadbać o restrukturyzację. Przecież my, jako e, firma, jako e mediator, przeprowadziliśmy już ponad tysiąc restrukturyzacji w imieniu naszych klientów, zarówno osób prywatnych, jak i e, przedsiębiorców. Czyli mediacje, restrukturyzacje, rozmowy z e, właśnie kontrahentem, żeby na przykład rozłożyć płatność na raty, tak? albo żeby część płatności umorzyć. Jest wiele biznesów, które mówią, gdybyśmy zaczynali od zera, to byśmy teraz mieli świetny tam biznes, gdybyśmy mieli punkt finansowy, Zero, to byśmy mieli dobry biznes, no ale co nas zabija? Na przykład stopy procentowe, tak, odsetki, kredyty i tak dalej. Czyli, gdyby nie te kredyty, to mielibyśmy płynność, no ale że mamy, no to nie mamy płynności. Oczywiście zobowiązania spłacać należy, przynajmniej zazwyczaj, dlatego, że jest możliwość np. ogłoszenia czy to właśnie upadłości, czy restrukturyzacji, gdzie jest też możliwość umorzenia części zobowiązań albo zmiany warunków, tak. W momencie, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, dobra, Marcin, chce się rozwijać, Rozwijać, albo mam problemy finansowe, co z tym zrobić, to jedną z pierwszych rzeczy, na które patrzę, to są zobowiązania i koszt obsługi tego właśnie zobowiązania finansowego. Dlatego, że jeszcze w momencie, kiedy są kredyty tanie, kiedy ktoś bierze linie, czy właśnie kredyt, może się okazywać, że tam utrzymanie tego długu, tego zobowiązania to jest 3000 zł miesięcznie, na w momencie, kiedy wszystko rośnie, to może urosnąć do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, co powoduje, że rentowność biznesu bardzo mocno się kurczy. Więc patrzymy na to, jakie są alternatywy, czy zawsze to musi być kredyt, czy być może to powinna być linia kredytowa, może to w ogóle powinna być inna forma finansowania? Może należy zmienić rynek, na którym się działa, czy zmienić właśnie, zmniejszyć się, tak, nie od razu upadać, tak, ale zmniejszyć zespół, żeby brać tylko tych najbardziej rentownych klientów, mieć też mniejsze koszty, tak? Kolejno, no to popatrzeć, na jakim rynku działamy, tak? W momencie, kiedy u nas, kiedy widziałem właśnie, że mieliśmy w Polsce porównywarkę finansową i weszły ustawy, które spowodowały, że firmom pożyczkowym nie opłacało się tak naprawdę gdzieś tam pozyskiwać klientów i płacić jeszcze za pozyskanie klientów, a nasza porównywarka w dużej mierze utrzymywała się z tego właśnie, no to weszliśmy w płatne porównywarki finansowe, czy też w ogóle wyszukiwarki finansowe i zaczęliśmy działać międzynarodowo. Czyli jak w Polsce gdzieś był za mały rynek na to, żeby utrzymać firmę, poszliśmy szeroko i można powiedzieć, w sytuacji, w której być może firma mogłaby upaść, gdyby nie było właśnie tej chęci działania i wiedzy o możliwościach, jakie właśnie mamy, że można zmienić model biznesowy, że można przecież pójść i na inne rynki. Teraz działamy już na ponad 30 rynkach, tak? I gdzieś tam wchodzimy w kolejne rynki. W jednych nam idzie lepiej, w innych gorzej, natomiast cały czas się rozwijamy, cały czas szukamy jakichś możliwości. To jest przykład na to, jak w sytuacji, w której było ciężko, że ta sytuacja spowodowała, że, no... E jest teraz lepiej niż było. Firma się rozwinęła kilkukrotnie od momentu, w którym no, było szanse na to, że no, w ogóle firma nie przetrwa. I ja myślę, że to jest normalne, że w życiu biznesowym każdy przedsiębiorca i każda firma ma takie momenty, w którym się zastanawia nad tym, czy ma sens dalej to prowadzić, albo być może nie widzi żadnych szans i rozwiązań. Natomiast są osoby, które już to przeszły, tak, albo są biznesy, które już to przeszły, i można się na tych firmach, na tych biznesach wzorować. Można się dostosować, można z tego wyciągnąć jakieś mocne lekcje, zmienić trochę kierunek i pójść w jakimś innym kierunku. Można zadbać właśnie o te zobowiązania, popracować nad tymi zobowiązaniami i pójść do przodu. Jakie ma być główne przesłanie tego filmu? Chodzi mi o to, że firmy zazwyczaj upadają, dlatego że właściciele tych firm czy osoby, które zarządzają tymi biznesami, nie znają wszystkich możliwości, jakie mają lub nie chcą ich wykorzystać. Czasami już są tym wszystkim zmęczeni. Czasami uważają, że trudno, koniec, tak mi tu los przyniósł, takie okoliczności, takie sytuacje, a wierzę w to i widzę to wielokrotnie, że są szanse. Są możliwości, tylko trzeba je poznać, trzeba podjąć tą decyzję, że chce poznać te możliwości, chce poszukać rozwiązań, chcę się uczyć. Myślę, że wy jesteście takimi osobami. Dlaczego? To nie jest tylko taki pusty komplement, tylko nie ogląda tego materiału ktoś, kto nie szuka właśnie rozwiązań. Tak, bardzo często ten materiał będą właśnie oglądały osoby, które mają jakieś wyzwania i które szukają, takie, które się nie poddały. Robicie to w imieniu własnym lub czyimś, tak, ale robicie to, bo się nie poddaliście, tylko rzeczywiście, Szukacie rozwiązań i dobrze. I nigdy nie ma oczywiście gwarancji, że wszystko pójdzie dobrze i że firma e, przetrwa. No, natomiast ja uważam, że jest naprawdę że za dużo firm pada. Nie dlatego, że musi upaść, ale dlatego, że nie szuka rozwiązań albo nie wykorzystuje możliwości, które są. Mam, na, nie wiem, powiedzieć, że mam nadzieję, że się zgadzacie. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, jeżeli się zgadzacie, lub nie zgadzacie, dajcie proszę informacje w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zróbcie to teraz. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.